Dzień dobry. Dzisiaj jest 28 sierpnia, wtorek. Ja nazywam się Mikołaj Szymiec i zapraszam na serwis informacyjny Raport. Zaczynamy od mało przyjemnej informacji a propos powstania lądowiska w parku Jana Pawła II. Mieszkańcy go nie chcą, a miasto i tak chce je tam postawić. Mieszkańcy Wildy nie chcą lądowiska śmigłowców. Z naszych analiz, jakie przeprowadziły władze miasta, wynika, że lokalizacja jest optymalna. Co nie oznacza, że nie wzbudza to kontrowersji. Mieszkańcy Wildy nie chcą tego lądowiska, bo zabierze im część parku, w dodatku będzie generowało hałas. Uważają zresztą, że na Wildzie jest wiele korzystniej położonych miejsc, są też oburzeni tym, że nie zapytano ich o zdanie, decydując o lokalizacji lądowiska. Zorganizowali pikietę protestacyjną w parku, zebrali też ponad 2,5 tysiąca podpisów pod petycją przeciwko tej lokalizacji lądowiska. Przed sesją absolutoryjną wręczyli swój protest prezydentowi Grobelnemu. Mieszkańców Wildy wsparli radni miejscy, oburzeni tym, że taką decyzję podejmuje się bez informowania ich o tym. Wytknięto również służbom miejskim pracującym nad znalezieniem miejsca pod lądowisko sporo błędów. Protestujący przeciwko tej inwestycji przygotowali długą listę konkretnych pytań dotyczących lądowiska, na które w otrzymanych przez nich materiałach nie było zadowalających odpowiedzi. Pod naciskiem radnych prezydent Grobelny zdecydował, że służby miejskie nie dość dokładnie zbadały sprawę i odesłał ją do ponownego rozpatrzenia. I sprawa została ponownie rozpatrzona, ale efekt jest ten sam. I znów wzięto pod lupę 10 lokalizacji, znów z nich wybrano 5, a z 5 została tylko jedna. W parku Jana Pawła II. I ta lokalizacja dozyskała najwięcej punktów. Została również najlepiej oceniona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jeśli idzie o warunki techniczne, które no, muszą zabezpieczać, czy muszą służyć takiemu lądowisku. Znaczenie miało także to, że ten teren należy do miasta, nie byłoby więc kłopotów własnościowych z jego przekazaniem. Służby miejskie odpowiedziały już pisemnie na pytania zadane przez radnych miejskich i osiedlowych, bo w sprawę lądowiska mocno zaangażowała się także Rada Osiedla Wilda. Jednocześnie wątpliwości budzi czas dojazdu karetki od lądowiska do szpitala HCP. W przypadku korków na Hetmańskiej karetka nie ma szans na dojazd w czasie 5 minut, czyli czas wymagany przez ustawę. Dlaczego jednak nie wybrano terenu położonego bliżej szpitala? I radni osiedlowi i miejscy wskazywali podczas dyskusji na temat lądowiska wiele korzystniej i bliżej położonych terenów. Biorąc pod uwagę ten cel nadrzędny, jakim jest zabezpieczenie pełnego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu HCP, a przypomnę, że w Poznaniu oprócz tego szpitalnego oddziału ratunkowego funkcjonuje jeszcze tylko jeden w szpitalu na Szwajcarskiej, a więc by ta usługa SOR-u była kompleksowa, no, winien on również dysponować lądowiskiem dla śmigłowców medycznych. Na ten teren została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jesteśmy jeszcze przed ustaleniami dotyczącymi kwestii gruntowych. Na wniosek Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta prezydent wstrzymał procedurę związaną z ewentualnym zadysponowaniem tą nieruchomością do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Co na to radni? Na razie dostali odpowiedzi na swoje pytania, a co sądzą na ten temat, będzie się można dowiedzieć podczas najbliższego posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej, czyli 29 sierpnia o godzinie 16. Opinia, którą radni wyartykułują, no będziemy oczywiście ją bardzo brali pod uwagę, natomiast my cały czas będziemy starali się przekonać radnych o słuszności tej propozycji. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia My Poznaniacy uważają, że decyzja o lokalizacji lądowiska jest niezgodna z prawem i zaskarżyli decyzję prezydenta do samorządowego kolegium odwoławczego. Teraz czekają na odpowiedź. Na Wildzie może być coraz piękniej. Rada Osiedla Wilda chce postawić na skwerku koło Rynku Wildeckiego fontannę i miejsce do odpoczynku. Przy Rynku Wildeckim powstanie skwer z rzeźbą wodną. Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace związane z powstaniem skweru na placu pomiędzy ulicami Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 czerwca. Rada Osiedla Wilda na ten cel chce przeznaczyć 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy zastanawiają się, czy nie lepiej z tych środków wyremontować chodniki. O skwerze, który ma powstać na placyku w pobliżu Rynku Wildeckiego, głośno jest blisko od 10 lat. Pierwsze plany pojawiły się już w 2003 roku, a 5 lat później zapewniano nas, że prace ruszą w 2009. Przewodniczący Rady Osiedla Wilda Adam Babicz mówi, że sprawa się skomplikowała, ale tym razem wierzymy, że prace ruszą właśnie w tym roku. Rada Osiedla chce na inwestycje przeznaczyć 400 tysięcy złotych.
Projekt samego skwerku jest już gotowy. Dopiero 7 września poznamy zwycięzcę konkursu na rzeźbę wodną, która stanie na skwerze. Projekty przygotowuje 8 zespołów. Trudno obecnie powiedzieć, ile ta rzeźba będzie kosztować, jednak pomysłodawcy chcą, by cały projekt zamknął się w kwocie 400 tysięcy złotych. Na początku sierpnia pierwszy raz otwarto oferty złożone w przetargu na realizację skwerku. Okazało się, że nie ma chętnej firmy, która wykonałaby inwestycje. Kolejny przetarg zostanie rozstrzygnięty 29 sierpnia. Jeśli również nie będzie chętnych, Rada Osiedla Wilda będzie mogła wybrać jakąkolwiek firmę. Wśród mieszkańców zdania na temat skweru są podzielone. Część osób chce, by powstały tu zieleń i ławki, na których można odpocząć. Inni twierdzą, że to wyrzucanie pieniędzy na bezsensowną inwestycję, gdy można by je przeznaczyć na przykład na remont chodników. W tym roku wydano 200 tysięcy złotych na remonty chodników. Adam Babicz uważa, że będzie podobnie jak z boiskiem przy ulicy Przemysłowej. Na początku mieszkańcy wątpili, czy to miejsce przetrwa kilka miesięcy. Sądzono, że zostanie zniszczone i nikt nie będzie z niego korzystał. A gdy było już gotowe, wszyscy chwalili to miejsce. Prace nad wizerunkowym skwerem mają ruszyć jeszcze w tym roku. I to już wszystko w naszym dzisiejszym serwisie informacyjnym Raport. Ja nazywam się Mikołaj Szymiec i w imieniu Mateusza Borysa zapraszamy na jutrzejszą premierę o godzinie 18.30. Do zobaczenia.